Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, Brotato. No i tak, dzisiejszy epizod będzie ponownie na wyzwanie numer 4. Ponownie z tą muzyczką z tańczącego żółwia z Withering Wavesów. I co teraz jeszcze ważniejsze, będzie w wykonaniu moim 100% własnym. Głównie dlatego, że najprościej we świecie nikt mi nic nie zasugerował, więc dzisiaj spróbuję mutanta pod kije bojowe. O tak, to się skaluje z poziomem, a mutant bardzo dużo expów zgarnia, więc tak, będziemy się bawić kijami bojowymi. Mam drugą jednym z, może was to zaskoczyć, ale też bardziej ulubionych konceptów broni sami w sobie. Przeze mnie. Tak. Może to naprawdę być zaskakujące, bo co chwilę mówię, że to jest jakaś moja ulubiona broń, to jest ulubiona broń, to jest ulubiona broń. Prawda jest taka, że większość z nich po prostu uwielbiam. O, szczęście, definitywnie szczęście i coś kupiłem. Wow. Chyba moja myszka naprawdę ma dwuklika. No cóż, niestety. Niestety. Dobra. Więc tak, niestety, jeszcze raz niestety. Mamy tylko tamto. Ale spokojnie, zaraz zdobędziemy drugiego kija. To da znowu trochę jakby pola do manewru, do pocieszenia, do lepszego tłuczenia. Co jest w sumie jeszcze takiego bardzo wspaniałego w tym wszystkim? Będziemy grać pod te kije. Tak naprawdę nawet nie muszę się przejmować czymś takim jak... A, jak to się nazywa? Cię mówiąc... Damage. Bo skaluję się w 75% od levela, więc tak. Słownie będą same się skalować ze sobą. Będę musiał skupić na defensywie i atak speedzie tylko i wyłącznie. Obrażenia od walki, wręcz nawet obrażenia procentowe, będą tylko dodatkiem do wszystkiego. Czy nawet teraz widać, że biłem już 13. Nie są to najlepsze wyniki, żeby nie było. Co nie. Ale są na pewno dobre. Proszę, zdobyliśmy poziom i 14. Dałoby się zgarnąć kolejny poziom, pewnie zaraz by był 15. Jeszcze więcej. No. Piękne. Teraz tak, jeśli chodzi o to jeża, biorę definitywnie, prędkość ataku definitywnie. Z tych opcji padałby wyrównać pancerz. Ale odpowiedź brzmi, że wezmę życie, bo jednak czemu. Tak, to. Jeria. Kilkielowego berserka, może jednak odpuszczę. Pomyśl jeszcze o roślinie. Czarny pas definitywnie biorę. Ale gdzieś ma to potem obniżyć szczęście, nad którym będę tutaj pracował bardzo, to lepiej wziąć. Obrażeń. Nie wiem, czy wziąłem coś, co zwiększa, ale tak. I czyżby było teraz 16? A no jest 16, więc jak widzicie, każdy poziom to jeden punkt obrażeń. Nawet jeśli nie będę ulepszał tego w żaden inny sposób. Myślę, co będzie jeszcze, jeśli udałoby się jakimś cudem te kije ulepszyć. Na jakieś, no nie wiem, niebieskie albo nawet fioletowe statusy. Wtedy dopiero by pięknie. A, no i oczywiście to też nie jest tak, że muszę tylko tych kij używać. Co nie? Szybko, tylko tutaj. Jak widzicie, to jest prymitywny i średniowieczny jednocześnie, więc mogę równie dobrze dowolną inną prymitywną bądź średniowieczną broń dociągnąć i będzie na to fajnie. Zasięg, szczęście, max HP, a szczęście. Niech będzie. W tym przypadku... Jak będzie szybkość. Na pas nas nadal nie stać. Więc jedno przylosowanie mogę zrobić, kij bojowy. I lecimy dalej. Bo tak, niestety tutaj przez to, że wszystko będzie drogie, musimy bardzo ostrożnie do przelosowań podchodzić. Lepiej po prostu, jak jest coś dobrego, to już nie losować więcej, tylko kupić. Albo grzecznie czekać. Ale proszę, 4 kije, każdy bije 17. A będzie jeszcze lepiej, jak to powtarzam. I tak, na pewno jeśli jeszcze chodzi o inne broni, o których myślę, że można byłoby tutaj w nie zainwestować, to definitywnie na 100% niepodważalnie będą to tarcze, które dostałem bodajże za przejście masochistą. Przynajmniej wydaje się. To się skrymy od pancerza, a jak będziemy inwestować w pancerz, to jeśli będziemy odporniejsi, to jeszcze te tarcze właśnie będą lepsze. 15 szczęścia, definitywnie. Tutaj 3 pancerza, tak. Jakie wspaniałe. Jakie wspaniałe, dużo bonusów do expów. Takie rzeczy, co ja lubię.
krzyż, ponieważ właśnie, jak mówię, nasze patyki będą ekspić swoje damage'a. Proszę już, 20 na każdym patyku. Pięknie to idzie. Chociaż, jak tak teraz myślę, to możliwe, że powinienem mutanta zostawić sobie na piątkę. Poziom 5 i tak jest tym najtrudniejszym. Ale z drugiej strony, nie wiem, czy jest sens. I tak wcześniej czy później będziecie widzieć, jak każdy z ziemniaczonych jajków przechodzi wyzwanie numer 5, bo to jest taki mój personalny cel po prostu. Jak mówię, nie wiem, czy odcinki, czy live'a jaje, ale na pewno to kiedyś się zrobię. Nawet jeśli Bruta to miałby być czymś okazyjnym, kiedy mam po prostu ochotę, a nie czymś, co by było w formie jakiejś tam trwalszej serii, częstszej. Tak będzie dobrze. I teraz ta regeneracja. Czemu nie? Szczęście. Stanie życia? A czemu nie? Weźmy. To jest coś dobrego. Ewentualnie tę roślinkę wykupię, żeby była tania. Tak, skórzana kamizelka. Pozytywna rzecz. Czemu nie? Resztę na razie nie muszę brać. Ewentualnie worek zablokujmy. Jedno przelosowanie, bo i tak mam resztkę. I tak to można wziąć. To też można wziąć. Idziemy, nadal mając 4 patyki. Robiłem już 22. Tak, na pewno jak na razie teraz próbujemy w ten sposób. A następna rzecz, o której też myślałem, definitywnie to będzie podejście farciarzem. To jest jednym z, można powiedzieć, bardziej podstawowych i pierwszych jajków. To jest ten, który ma dużo szczęścia na start. Bo jeśli chodzi o niego, to nie będę ukrywał, nie mam jakiegoś szczególnego planu, jak to by miało wyglądać. Ale, właśnie ale, jest to, że zaczyna się z bardzo dużą dawką szczęścia, to możliwe, że jakieś tam po prostu strategie mógłbym wykminić pod jakieś rzeczy, które mają szansę na aktywację. Nie wiem, czy szczęście wpływa na to, czy się aktywują te rzeczy, które mają, nie wiem, 20% na to, że coś się stanie, czy w sumie nie. Ewentualnie, jeśli nie, to pod gromadzenie miliona skrzynków. Prędkość ataku czy więcej szczęścia? Powiem, że prędkość. Mamy piękne rzeczy. Biorę pancerze. Tutaj też pancerze, bo czemu nie? Worek. Przelosowanie jedno i... Nie będę dalej przelosowywał. Ale definitywnie muszę podinwestować jakąś broń, bo... Fala 8, a ja nadal mam tylko 4 bronie. Na też jeśli to nie będą patyki. Coś średniowiecznego albo prymitywnego. W tym, gdzie nie może to być patyk jako patyk, bo on był opłacalną bronią, to trzeba inwestować tylko w patyki. Z gębiowymi to się nie będzie synergiować za bardzo, niestety. Co dalej? Jeśli by się trafiła tarcza, to byłoby świetnie. Nawet nie będę ukrywał, po prostu. Po prostu tarcza sama z siebie będzie się skalować. Pancerzu, bo pancerza i tak chcę zbierać na wszelki wielki. Kiedy się może przydać. Stack. Nie wiem co jeszcze, miecz w sumie? Byłby też nie najgorszym opcją. Z takich innych, lanca tam pamiętam, że też była, ale lanca jakoś tak nieszczególnie, a nie. Szczególnie sobie chcę, a przelosuję szczerze i lansę na unik. Dobra. A propos, ucznia i miecz. Dobra. Zacznę od miecza. Oczywiście wszystko będzie można jeszcze zmienić. Ale tak, później weźmiemy jeszcze włócznie. Mieczik, ciekawostka, jest to broń jakości niebieskiej, bazowo. Nie da się zrobić szarego czy tam białego miecza. Dosyć dobre obrażenia, fajne. Chociaż takie dobre jak od kijów. Nie, nawet trochę lepsze niż od kijów, od kilka punktów. Oczywiście, jeśli będziemy inwestować w obrażenie do walki, wręcz te kije będą potężniejsze od miecza, ale no. Nadal jest fajnie, ładnie. Jest tak. Natomiast jeśli chodzi o włócznie, które jest z kategorii prymitywne, to taka ciekawostka najlepsza jest, że jest to broń do walki wręcz o największym zasięgu ze wszystkich możliwych i... Jak było widać też na podejściu z rybakiem, jest potężna. Potężna, fajna i... Łatwo można dzięki niej... Chcemy uciekać od wrogów, przez to, że ma spory zasięg i animację dźgnięcia. W czasie, kiedy kije i miecz mają na przemian cięcie i dźgnięcia. I z tym drogą myślę, że jeśli to nie jest jasne, kija odblokowuje się przechodząc grę chyba nowicjuszem, uczniem, coś takiego. Ogólnie bardzo potężnym jajkiem. Z jedną tylko wadą, którą jest to, że co poziom traci taki... Dyskuje bonusy do wszystkich typów obrażeń, więc coś za coś.
Kamień? Bronce, ale nie. Biorę włócznie. Przelosowanie mogę zrobić i metalowa płytka definitywnie tak. Jedno zabiję dwa. Dobra, starczy tego, musimy oszczędzać. Tak, oczywiście jeśli jakaś lepsza broń się gdzieś trafi, to będę wymieniał, czy to włócznie, czy miecz. Ale bo... Nawet zdecyduję się może połączyć moje kije bojowe w coś lepszego. Ale tak, jeśli chodzi właśnie o sam klimat, czy tematykę kija bojowego, kosturów treningowych i takich tak dalej, też lubię takie bronie. Nie jest to jakoś tak szczególnie, że po prostu coś, tylko... Dla mnie to jest zawsze fajne, kiedy gra pozwala właśnie pozornie właśnie taką niejaką broń sobie przekształcić coś naprawdę świetnego. Tak jak mogę powiedzieć przykład Nioh, którego próbowałem trochę grać na kanale. Dawno chyba, nie pamiętam, czy to było rok temu, dwa lata temu. Istotne, a tak czy inaczej osobiście sobie jeszcze trochę poklikałem w tego Nioha. Nawet udało mi się pozyskać dwójkę w Steamie, ale tak. Same właśnie powiedzmy to, że tam można zdobyć tą broń gową. Drewniane egzemplarze, dosłownie broni, która szybciej zbiera XP. Też może być dosyć potężna, zabójcza. Dla mnie to było takie po prostu świetna rzecz. Takie piękne, świetne i swoją maczugę poziom czwartego. Nie jesteśmy na nim niestety, więc na razie wezmę tylko te dwie rzeczy, które są definitywnie dobre i blokuję ją. Może nie być najlepsze, naprawdę, wiem. Ale maczugę poziomu czwartego, jak się trafi, nie wziąć. Najważniejsze jest to, że jest z kategorii prymitywna, więc nadal będzie dobrze. Żeby nie było, nie planuję brać ich zamiast miecza, czy zamiast włóczni. Prędzej połączę kije, dwa w jeden. Żeby po prostu dołożyć do tego buildu. Może to się wydawać głupie, może jest nawet głupie. Bo wszystkie te rzeczy nie mają 100% synergii ze sobą, ale... Mam na tyle pancerza, że nawet jeśli nie będziemy mieć perfekcyjnej synergii, to wierzę, że sobie możemy poradzić. I oczywiście nadal będę inwestował w pancerz, bo utrzymywanie minimalnych obrażeń, gdzie jeszcze szanse na uniki i tak dalej, no to... To może być coś, co naprawdę pozwoli na bezpiecznie to wygrać. Żeby nie było jeszcze potem, jak kiedyś nadejdzie czas na grę rycerzem, to też oczywiście będzie znowu grana pod pancerz, bo dla tych, którzy nie wiedzą, tak już od razu zaspoiluję delikatnie, rycerz ma fajną cechę, gdzie pancerz daje mu obrażenia walki wręcz, więc tak. Gra pod tarczę jest naprawdę opłacalna, gra pod miecz jest bardzo opłacalna i... Szybkość czasu na unik pancerzowy, oczywiście, że wezmę, czemu by nie. Tutaj to, tutaj... Też regenerka. Czarny pas, kurde. Gra mnie sugeruje takie piękne rzeczy i... Czy coś się zmieniło? Trochę więcej obrażeń wręcz, trochę więcej tamtych, ale kije widzę, że nie są aż takie opłacalne do tego, żeby brać w ten sposób i... Pancerz oczywiście wezmę. Jedno przelosowanie i włócznie trójka, tak. Też blokujemy. Łączę znowu kije, jeśli trzeba będzie, żeby wziąć tam dzidę. Ale póki co mamy już 6 broni, z czego jedne z kurczę poziomu czwartego. Nawet bym się nie spodziewał, że tak się uda. Wow. Co, że z tego poziomu czwartego, to nawet jeśli nie będę inwestował dużo w obrażenia od walki wręcz, te kolce, same uderzenia mogą być tak potężne. Nie, pięknie. Pięknie się to układa. Tam przy okazji dosyć solidne obrażenia. Trochę mniej się nie podobie się, ale spokojnie, damy radę. Damy radę. Gorsze rzeczy już bywało się przeżywać, więc wierzę, że tutaj też będzie dobrze pod tym względem. Nawet jest dobrze, bym powiedział. Bardzo dobrze. Życie mam najwięcej, ale jest na stabilnym monopoziomie. Bronie machają, biją też nie najwięcej, bo tam 20 parę widzę, czasami widzę 30 parę, czasami... parę. Ale są to wystarczające rzeczy, żeby póki co sobie radzić. To jest dla mnie wystarczające, żeby czuć tą satysfakcję, tą radość to wszystko z tego wszystkiego. O, koszla drwal definitywnie. Tutaj szara jakoś, no proszę cię, gro. O, definitywnie to wezmę i tutaj czy więcej szczęścia, czy więcej regeneracji na szczęście. Trzeba inwestować w to szczęście, póki gra chce je dawać. Tak, jeśli wezmę to, to już nie będziemy stać na tamto. Jeszcze więcej XP-nia, no ważniejsze na razie niż dzita. Proszę. Żal nie skorzystać po prostu. Blokuję wszystko, bo wszystkie trzy będą tutaj bardzo przydatne. Ogród to zawsze dodatkowe leczenie na wszelki wielki.
czy no to fioletowej jakości, więc żal, naprawdę byłoby nie wziąć. Natomiast pas, więcej expufa. Tak naprawdę szybki expień to jest to, co daje tej postaci największą przewagę. Dart 200% i jeszcze jak się nagrywali więcej tych czarnych pasów, blizn i tak dalej, to... No można zdziałać cuda tym szybkim expieniem. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, prawda jest taka, że... Ja tak teoretycznie to nie mam pojęcia, czy naprawdę to jest dobra strategia. Iść po jak najwięcej expów. Pewno jest ciekawa. Na pewno widzę też, że przydałoby się definitywnie podbić pancerza. I regenerkę. Tak będą jakieś rzeczy, które... O, nawet nie rzeczy, ale okazja, żeby zwiększyć sobie regenerację. Albo pancerz, to zdecydowanie będę musiał co zrobić. Będzie jakiejś dobrej jakości walka wręcz, to chyba też to wezmę. Albo procenty i o, obrażenia, ale szansa na inne rzeczy biorę. Okej. Okay. Fioletowej jakości, pełne XP, 80% walki wręcz, wow. Poważnie takie jak będą działać. Wtedy mamy do czynienia z elitą teraz, więc trzeba być ostrożnym w miarę. Bo elity są bardzo wredne. No to jeśli będę ostrożnie do tego podchodził, to może to przetrzymamy. Nie mówię, żeby go ubijać, co nie. To naprawdę nie. Ja tu chcę przeżyć po prostu elitę, bo ostatnio trafiliśmy na elitę, co pamiętam, że szybko zginęłem. Bo prawda jest taka, że po prostu nie znam ich movesetów, ich działań i tak dalej. Ciężko mi się po prostu... O, dobrze odnaleźć! Kiedy oni się pojawiają. Okej, szanse na unik definitywnie też trzeba będzie podbić. Regenerkę. Fajnie by... Ło! Też... Owoce! Owoc! Nie zdążyłem. Kurczę, nie zdążyłem, było blisko. Próbujemy ponownie. Próbujemy ponownie. Ja wierzę, że to się uda. To jest ten dzień. Czuję to w moich kościach, w wąsach. Ale no. Żeby nie było. A jeśli się nie uda, to tragedii nie będzie. Chociaż nie chciałbym kolejnego odcinka pod rząd z Brutato wrzucać, w którym... No, nie udało się. Dobra. Zaczynam od szczęścia, rzecz jasna. Nie będę kogoś ataku, bo to jest najbezpieczniejsza opcja też. Ok, jeszcze nie ma nic lepszego. Weźmy tego krzemienia, zawsze coś. Losowanie i... Drzewo biorę. Czy też wezmę, można też przylosować. To może być dobry wybór. I idziemy. Ile krzemień da tle da? Jeśli nie da, to trudno się mówi. Nie będzie też tragedii. Ale na razie, póki tak nie zgromadziłem wszystkich broni, takich, powiedzmy, onset, że tak dziwnie to nazwę, co? Połować tym kamyczkiem coś zdziałać zawsze można. To wiem, może nawet z jakimś tym zgromadzę większe dawki kości ataków. I okej. Okay. Tutaj nie widzę niczego takiego niezwykle cennego, więc weźmy zbieranie raz, żeby się po prostu zaczął rozkręcać. Tak, badyl. Teraz mniejsza szansa na to, że ten krzemień coś zdziała, ale nadal można próbować. Okej. Okay. Ej, drzewo. Trzeba oczywiście bić drzewo. Nie gram postacią zależną od drzew. Lepiej zawsze mieć po prostu ostukane drzewo, bo to wiemy, że to jest darmowego przedmiota. Kończy się fala, to jeszcze szybko stukajmy do drzewa i jest przedmiot nawet. Dobrze. Nie. Pancerze, cenne rzeczy, ale szczęście. Nadal jednak. Dobra, że niech będzie. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. W tej opcji biorę to, biorę to. Jedno przylosowanie można, tak. Czemu nie? Proce zawsze też można wziąć. To fajna rzecz. No to dosyć powolna, ale no. Zawsze jakieś tam dystansowe wsparcie będziemy dzięki temu mieć. I okej, w takim wypadku widzę, że tym razem będę próbował iść albo tak samo jak ostatnio, albo po prostu w prymitywne, co też nie jest najgorszym wyborem. Włócznia zostanie, patyki zostaną, ale czy w sumie kije. Patyki to nie to samo z kije.
ewentualnie jakieś proce raz na jakiś czas. Tak. Definitywnie jest to, jak mówię, nie najgorszy pomysł. Tak. 3 level upy, świetny wynik. Nowe nie. Prędkość ataku jest taka uniwersalnie dobra. Stanie życia. Fajnie by było, ale nie. No. Weźmy krytyki, weźmy takie rzeczy. Ja mi się chyba nie będę zajmował, więc można to wziąć. Weźmy badyla. To już na tam, gdzie w następnej rundzie sprzedaję krzemienia na rzecz dodatkowej pracy. I powinno już być w miarę dobrze. Bronie, które wyglądają, jakby ciągle się nie synergiowały w żaden sposób. Ale uwierzcie, przez to, że jest synergia prymitywna, przez to, że ja same się będą ulepszać, jestem w stanie trochę podinwestować bardziej w ataki dystansowe, jeśli będą jakieś fajne właśnie bonusy. Albo będziemy brać procentówki. Na tym będziemy polegać. Że będziemy mieć wysoki procent obrażeń, a niskie bazowe. Jakby było nie było, i tak sobie poradzimy. Co do tego nie mam wątpliwości. Więc po prostu zobaczmy, jak tutaj to wszystko pójdzie. I 12% z tych opcji najlepsze chyba. 15% atak speeda. Wezmę, chociaż nie ukrywam, przydałoby się też już regenerację zakupić. I tak, zgodnie z obietnicą, żegnaj. Żadnej statystyki się nie udało, niestety. Pechowe, ale niech będzie. Dobiorę zamiast atak speedy, bo nie ma takiej tragedii. Regenerację mag życia wezmę, bo raz można zawsze. I tak, definitywnie to, to też definitywnie można wziąć. I to też wezmę. A to idziemy. 3 patyki, 2 proce, 1 dzida. Może dzidę też wymienię na coś innego, jeśli się trafi później okazja. Ale na razie uważam, że warto mieć na wszelki wielki. Tak, patyki już wbiją definitywnie więcej z wszystkiego pozostałego. Ale nawet jeśli biją więcej, pozostałe rzeczy mogą być nawet asystą do tego, żeby obijać wrogów. Ale tak nie będą równie zabójcze co patyki. I okej. Prawda, nie dostaliśmy teraz bonusów do expienia, ale i tak czuję się na tyle spokojnie, pewnie i dobrze, że damy radę, może. O ile nie zrobię jakichś głupot, tak jak w poprzednim przebiegu. Nie będę ukrywał to, że przegrywam, to nadal są zasługi moich głupot, które popełniam. Nie zasługi tego, że gra jest jakaś niesprawiedliwa, za trudna czy coś. A nie, tego nie chcę. Szansa na unik czy szybkość? Szansa na unik bez lepszej jakości. I tak wiem, że tam było szczęście, obrażenia. Nawet nie mam wątpliwości, bierzemy czarnego pasa. Biorę... to... co to było w sumie? Zwróćcie uwagi. A, czapka przyspieszająca chodzenie, no tak. I idziemy dalej. Znaczy hełma w sumie będę chciał. Za szybkość mógłbym, ale nie. Więc przelosujmy. O tak, dobrze, dobrze. Dobrze zrobiłem przelosowując. Taka skarbonka będzie na pewno cennym wsparciem. W szczególności, że wszystko jest droższe. A dzięki niej, nawet jeśli jest droższe, to może powoli będę odrabiał jakby. Coś będę składował dużo. To oznacza, że będę musiał sobie jakiś górny limit tego, ile jestem skłonny przelosowanie robić, zostawić. Może bym powiedział nawet, że max 2 przylosowania. Ale to pod warunkiem, że nic nie kupiłem. Jeśli coś kupiłem, to może jedno. W ten sposób właśnie jakoś działać. Że taka mentalność pozwoli po coś świnki skarbonki naprawdę... I nie wiem, ile tam było, jeśli 10%, to w sumie nie jest to najlepsza lokata na wczesny etap. Ale szybko się będzie zwracać. Nieważne, ile ona tam kosztowała. Ekon oczywiście, to jest pozytywny w 100% przedmiot. I teraz szczęście, nie, no, prędkość ataku. Tutaj, wydaje mi się, że szybkość. Łodźcie. Świetne rzeczy to sprzedajecie. Jestem w stanie nawet powiedzieć, że... że za dobre. Tak, wiem, że powinien brać świnkę, ale no. Stwierdziłem, że nie, muszę po prostu... podinwestować w lepsze bronie, bo... 2%, z czego jedna się odbija 2 razy, druga 3 razy. To już po prostu świetna rzecz sama w sobie jeszcze. Przy okazji móc ulepszyć tą dzidę. No, zawsze będzie bardziej... konkurencyjna dla... podawych patyków. Ale tak... też mam mniej patyków, to wydaje mi się, że... pod względem ofensywnym jest dużo stabilniejszy. Defensywnie leżymy natomiast.
powiedzmy z kilkanaście pancerzy, jak to by miało miejsce w poprzedniej rozgrywce, mamy tylko 4. Natomiast szanse na unik jakieś tam przyzwoitej mamy podobną, a nawet trochę niższą. Regeneracji nie mamy, więc w te rzeczy też by to się podinwestować teraz definitywnie na level upach i nie tylko. Ale nawet jeśli, powiedzmy, to teraz leży, co jestem w stanie uwierzyć, że damy radę. Wiem, że no, mamy inne fajne rzeczy i tutaj wszystko jest szare, więc weźmy pancerz, tutaj wszystko takie... A, nie będzie to 4 obrażenia wręcz. Pomnika zablokuje, bo przyda się później, bierzemy na razie tylko to. Nie losuję. Tak, nawet jeśli bardzo niewielkie będziemy mieć zyski z tej świnki. Więc sprawdzimy jaki procent. 20. Okej, okay, już 8.4. Zrobiliśmy dzięki temu. Nieźle, nieźle. Tak, jeśli to jest 20%, to naprawdę szybko się zwróci. Patrzcie, co, że kosztowało 100. Każdy 100, który nam zostanie pomiędzy falami, dostajemy 20. Jakbyśmy zostawiali stówkę, to po 5 falach się zwróci. Jak 200, to będzie jeszcze lepiej. Więc tak, ogólnie powiedzmy, że tak, w rezerwie będę starał się trzymać 100. No i zawsze o te 20 więcej, co powiedzmy, co fala. Tak będzie chyba najlepiej. Tak myślę. Właśnie. Tak. I 100 plus 20 co fala. Teraz 20, czy 140 będę próbował. Już, czy trzeba będzie? Nawet nie wiem. Patrząc, że zarabiam po 500, to nie wiem. Nie wiem, czy już tak będzie to konieczne. Ale tak i tak. Nie. Oczywiście, że biorę. Pancerz. Max HP. Prędkość się tak. Kolejna proca. Niestety nie mam na nią miejsca. Ale tak, wezmę to. Powiedzmy, że zgodzę się na tego pomnika. Jedno przylosowanie. Czeka. Przynajmniej to nie biorę. Szara włócznie też nie. Tak, już dostaliśmy tam niewielki zwrot. Spokojnie, z czasem powinno być coraz lepiej. To coś bije za 20. 47. Mhm. Nie, mamy już takie naprawdę te obrażenia. Jest dobrze. Czuję, że jest stabilnie. W szczególności jak teraz będziemy inwestować w defensywę w końcu. W sumie 60 max HP. Nie wiem, czy jest to dobry, czy słaby wynik. Ale definitywnie przydałoby się więcej. Może gdyby udało się tak setkę dobić, to byłoby fajnie. W sumie im więcej, tym lepiej. Ale jak już wspominałem, 60 też jest nie tyle, że dobrym wynikiem, co takim napawającym trochę nadzieją na to, że jakoś to się uda. W szczególności, że to dopiero fala 10. Mhm. Teraz definitywnie się na level upie będzie coś. Nie, nie będę obniżał HP-ków. Muszę to wziąć. Szczęście. No mamy już niskie szczęście, więc mimo tego, że szansa na unik świetna rzecz, to muszę podbudowywać. Aj, za długo ci kiedyś gra. To muszę wziąć, nieważne co, jak, gdzie, kiedy. Fasole też muszę wziąć. Teraz nic nie dostaniemy prawie. Ale tak. Muszę po prostu czym prędzej expić. Muszę po prostu. Jak powtarzam się, to jest jedyne, co wyróżnia tego ziemniaka. Przepraszam, to jajo ziemniaczane, ziemniaka jajowego. Po prostu na tle czegokolwiek innego. Jeśli nie będziemy inwestować w expy, nie ma dla nas nadziei. To jest tak. Jeśli się nie będę ruszał, teoretycznie będziemy dostawać wiele naprawdę bonusów. Prędkości ataku, z drugiej zaś strony nie mogę się nie ruszać, bo nie mam jeszcze wystarczającego pancerza. Inwestycja w posąg, mogę powiedzieć, że na razie nas po prostu spowolniła i bardzo korzyści nam nie dała. Ale i tak lepiej go mieć niż nie mieć. Są takie momenty jak... Po prostu są momenty, w których nawet stanę na chwilę czy coś. Czekając aż podejdą, to zawsze przynajmniej trochę szybciej będą proces strzelać czy coś. Chyba tylko jeden poziom tym razem. Nie najlepiej, pancerz, definitywnie pancerz i... Oblokuję i tym razem będę grzecznym chłopcem i zgodnie z obietnicą nie wydam. A tego? Ok,
okej, okay, on robi ten chaotycznie, a potem będzie robił te okręgi jakby. Więc może pokonamy. Ale trzeba być ostrożnym. Ale jest szansa, że może się uda. Aha, nagle zaczyna do mnie odbiegać, poza tym, że tworzy te okręgi. Okej. Okay. Super. Okej. Okay. Nie, nie. Owoc, 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 owoc. Już go zżarłem, a nadal jestem umierający. Panika, panika. Tak, wskakuje panika do mózgu. Okej, okay, nie ubijemy elitki, ale przeżyjemy to chyba. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, mamy co? A, nie, nie. A, to jak najbardziej mogę przyjąć. 4 pancerze, tak, tak. 12 szybkości. Dobra. Dobra, reszty nie wydaje. I jest dobrze. Ja mi taką mam nadzieję. No dobra, musi być dobrze, skoro nawet włócznie bije za 50 parę. Muszę być spokojny, muszę patrzeć, co robię. Ale, no, może tym razem się uda. Nie, nawet wypadałoby, żeby się udało. Nie chcę się aż tak kompromitować, że naprawdę gram takimi teoretycznie łatwymi. W moim odczuciu mutant jest łatwy. Łowca już nie jestem pewien. Ale także gram łatwymi ziemniakami i tak mi daje rady. Naprawdę nie chciałbym się tak kompromitować, więc... No, byłbym bardzo wdzięczny, jeśli bym na tym podejściu to zaliczył. Przeszedł. Wygrał. Bardzo wdzięczny, naprawdę. Okej, okay, tak czy inaczej. Ataku mógłbym. Obrażenie dystansowe jak najbardziej, wysysanie życia. Ale do udowodnienia można by było, ale na razie obrażenie dystansowe, bo ich w ogóle nie posiadam. Szansa na krytykę, czy to w ogóle ma sens? Nie, przylosujmy. Szczęście. Definitywnie. Tego będę brał tylko różyczkę. Procedę na razie zablokuję, bo może się przydać, ale nie jestem pewien. I tak. Myślę jeszcze, czy kij właśnie nie zredukować na rzecz kolejnej procy. Ale tak czy inaczej, to, że przy podnoszeniu jakiejkolwiek znajdźki, czyli niestety nie expów, ale tak, mamy szansę na eksplozję, może być naprawdę zbawienne. Na szczęście... Szczęście. Raz było stać na takie rzeczy. Na szczęście tak wiem, jak te eksplozje działają, więc wiem, że to jest dobra inwestycja. Jak nie powinienem jednak wejść w owoce, jak mam pełne HP. W końcu nie jestem tym razem tym, który to za wejście, kiedy mam pełne HP, nie dosyć, że generuje eksplozję, to jeszcze, no, zwiększa sobie obrażenia od eksplozji, czy tam zasięg eksplozji, nie pamiętam, który to z tych dwóch było. Ale tak, nie powinien tego robić, mimo to i tak to będę pewnie robił przez przyzwyczajenie sprzed odcinków, chyba? I tak, o, wszarżował we mnie ten duży, dostałem 9 obrażeń. Definitywnie nie wyrabiamy z pancerzem. No to jednak udało się przetrwać, więc jest dobrze. Tak, wezmę. Pewnie się taką czambnie. Trochę obrażeń kosztem lepszych rzeczy wszystkich, tak? Tak. Nie wezmę tej procy. Przelosuję, bo tak będzie bezpieczniej. Nic więcej nie przelosowuję. Zapomnę o tym, że miałem inwestować coraz to więcej. Ale no, trudno się mówi. I tak, kolejna elita. Widzę, że ta nie jest aż taka trudna. No, on po prostu będzie w moją stronę szarżował, zostawiając ze sobą ślad pocisków. Na razie, pewnie zaraz znowu zmieni się jego zachowanie i będzie niebezpiecznie. I chwilowo tak się zachowuje, co chwilowo, podkreślam, chwilowo. Nie ma tragedii. Teraz co? Nie, nadal to samo. Długo robić tą strategię. Bezpiecznie długo bym wręcz powiedział. Ale dobra. Będę narzekał. Chcę się bawić taką prostą strategią, to się będę cieszył bardziej niż narzekał.
mam być totalnie szczery. O nie. O nie. Widzieliście tego takiego dużego, jakby okrągłego z kolcami? Czy jakimiś mackami, na końcu których były kolce? Gdzieś tu były jaja. O, zdecydowanie tak. A, za max HP pancerz inżynierka. Niech będzie. Definitywnie regenerka. To definitywnie to. Przesuwanie. Tak, więc sobie mówiłem, że niby mają nie wydawać, ale... Teraz za dobre rzeczy się trafiły, żeby nie wydawać. Karbonka i tak już zwróciła się z nawiązką, na pewno. Więc tak, lepiej kupować rzeczy, które mogą nam ratować życie, niż wiecznie mówić, a nie, bo muszę ze skarbonki oszczędzić, a potem nic z tego nie mieć. Cóż. To 5% mniej wrogów. Ci niczym. Jest czymś, co można uratować dupsko. Jednak. Dajemy radę, dajemy radę. Dziwo. Pamięć w ogóle miał w tym podejściu? Tak, w tym. Już pewien nasz. Ale jednak. Jakieś 50% szansy na eksplozję, nie tylko 25. Jeśli by się udało jeszcze dwa ostre sosy zdobyć, to już byłoby w ogóle świetnie, bo byśmy mieli gwarantowaną eksplozję. Na pewno by ułatwiło życie. Ale tak, 4 sekundy jeszcze fali 16, więc może przetrwam i przetrwaliśmy, dobra. Ostatnie fale, miny definitywnie. Ohoho. Szczęściem, jak z prędkością. Wszystkie rzeczy by się przydały, biorę szczęście jednak, bo ono jest najcenniejsze. I pojawiają się właśnie już dobre rzeczy. Z to, że mamy krzyki, dwa nawet niebieskie, tak, tak. Trzy niebieskie. Dobra. Wydałem wszystko, co się dało, ale definitywnie podbiłem skuteczność. Wszystkie moje trzy kije są niebieskie. Jest tak, niebieska włócznia, trzy niebieskie kije, dwie fioletowe proce. Jak dla mnie zapowiada się to nawet... Nawet solidnie. Jak w ogóle jeszcze z regenerką? 10 na tylko regeneracji. Nie najlepiej, pancerza mam 18 i 18 unika. To jest akurat ładne. Nadal mogło być lepiej, ale no, ładne, tak czy inaczej. Jedyne co naprawdę to tylko tą regenerkę podbić i jestem w stanie powiedzieć, że jest to zacna strategia. Więc dobrze. Jakoś to pójdzie. Nawet jeśli trafiłem pociski, to na szczęście to nie jest aż takie strasznie bolesne, jakby mogło być. Ja nadal dostałem 10 obrażeń. A nawet 11 czasami, nie, jest zbyt bolesne. Za mało mam życia, żeby otrzymać takie obrażenia i powiedzieć, że dobrze. Proszę mnie bardzo, co to ma być? No, od razu lepiej. Teraz tak, czy ty jesteś? Jedna mina. Można wziąć, przelosować. Tak, tak, tak. Te dwie rzeczy można wziąć. Na przyszłość pozostałych nie ma sensu. Już teraz patrzeć na coś, co da natychmiastowo korzyści i zyski i... Co za dziadostwo. Ten mini-boss, elita, czy jakkolwiek to nazwać... Sra kokonami kosmitów. Albo inaczej, srał, bo widzę, że teraz już nie sra, tylko z szczylopociskami. Teraz jeśli będę trzymał się od niego z daleka, to może dam radę przeżyć? Ja wiem, że nie optymalne, bo za pokonanie go dostaje się skrzynkę i tu jakimś czerwonym jakby zamkiem. Więc teoretycznie może dostawać się za to jakieś świetne rzeczy. A może nie, nie mam pojęcia. Jak mówię, za słabo się znam i... Aha, teraz wokół mnie będzie tworzyć te obręcze. Dobra. I tak chcesz się bawić, to okej, to tak się bawimy. Jestem w stanie się nie ruszać, też nie będę ruszał. Ale teraz już muszę. 3, 2, 1. Proszę przeżyj. Dobra, przeżyłem. Być. Gdzie są jakieś sensowne? Dobra, jest sens. Jest sensownie. Dziwnie koszula, definitywnie słoniątko, ale po prostu będę musiał wziąć za chwilę. Boże, że to już jest jednak fala 19, a co o tym idzie? Za chwilę, jak to najlepiej nazwać, godzina sądu. Trzeba będzie wykupić jak najwięcej uników, jak najwięcej pancerzy, jak najwięcej wszystkiego, nie ma co już inwestować, po prostu w przyszłość, bo po tej fali już jest ostateczne starcie.
definitywnie trzeba podinwestować w HP-ki, pancerze, może, uniki, definitywnie, regenerkę, no, bardziej w cokolwiek innego. Ewentualnie jeszcze można pozyskać jakkolwiek nawet te pojedyncze procenty wyssania życia czy wampiryzmu, nie pamiętam jak się nazywa. Chociaż na razie mieliśmy minus 2, to jak nagle wskoczy powiedzmy jakieś 5% czy coś, co kto wie. Na tłoku tych wszystkich wrogów, tego jak szybko ataki latają, może gdzieś mi to uratować dupsko. Tak samo jak adrenalina z tym leczeniem za 5, kiedy uniknę. Też mogła ratować dupsko niejednokrotnie. I 2, 1. Krzywam, że przegrałem, ale jednak przeżyłem. Oj, definitywnie. Nie, nie, tego nie biorę. Pancerz. Ja mam w sumie procent redukcji? 59%. Wezmę. Procenty prędkości ataku. Przyczerwane. Nie, wezmę szczęście, jak już. Nie, ziemniak. Będzie już mi na nic stać, niestety, ale... Ziemniak jest dobrym wyborem, tak czy inaczej. Dobra, no to idziemy. Cel? Przeżyć. Cel dodatkowy? Ubić bossa, zanim skończy się czas, żeby szybciej to się skończyło. Cel dodatkowy, dodatkowy. Być jak najbardziej spokojnym i nie ramić. Ten dodatkowy to swoją drogą taki najtrudniejszy będzie z tych wszystkich. Bo ja nie potrafię być spokojny w tej grze. Tak jestem spokojniejszy niż podczas horrorów. A tych, którzy nie wiedzą, tak znowu się pochwalę, bo ostatnio też robiłem wpis. Na moim Patronite. Nie lubię o nim wspominać jakoś tak szczególnie, ale no wiem, że trzeba. Zacząłem właśnie już publikować obiecane tam materiały z różnych horrorów i... O Jezu, nawet nie wiecie, jak mi strzelało serce, jak się bałem i jak w ogóle była tragedia, kiedy siadłem do tego Five Nights at Freddy's. Po raz pierwszy. Bałem. Żeby moje drugie spotkanie z FNAF-ami było wiele lepsze. Ale tak, powiedzmy, że już... Panikowałem i to aż do przesady, nawet w noc pierwszą. Chcę. Definitywnie nie było dobrze. Błąd robię, oddalając się od bossa, ale... Nawet nie wiem, czy chcę jeszcze się zmierzyć, czy nie lepiej będzie po prostu właśnie unikać, uciekać. No niestety nie ubiłem. Ale i tak udało się wygrać jako mutant, więc... Coś tam jest. I co my za to mamy? Ośmiornica. 12 HP, 5 generacji, 3 wyssania, minus 8 na kilka. Fajny przedmiot, ale jakoś nie widzę powiązania między mutantem a ośmiornicą. W sensie gameplayowego, bo tematycznym to jest jak najbardziej. Okej. Okay. Udało się. Sukces. Za tym idzie odcinka, kończymy. Następne spotkanie. Jak mówiłem, chciałem ogólnie farciarzem, ale kto wie, może czymś innym będziemy grać. Ale tak... Czy to będzie farciarz, czy to będzie mag, czy kryptyd, golem, cyborg, streamer, nie wiem, gladiator, chory, awanturnik, cokolwiek to będzie. Będzie to już na difficulty, zagrożeniu, niebezpieczeństwie, no jak to nazwać? 5. I dobra, w takim wypadku dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że jesteście... zadowoleni z tego odcinka i że wam się to wszystko podobało. I tak, kolejne spotkanie z Bortato prawdopodobnie pojutrze, bo jak wspominałem ostatnio też postarałem się teraz zrobić taki format, że dosłownie na przemian Bortato i Talented będzie. Pozostałe momentach będę wpływał jeszcze dodatkowe Elden Ringi, Moving Out i tak dalej, ale to bardziej tak swobodnie na zasadzie. Nie wiadomo co kiedy będzie, po prostu jak będę miał ochotę, będę miał wenę, będę miał możliwość. Więc Bortato i Talented jak najbardziej chciałbym, może no, powiedzieć, że nawet ukończyć. Bo jednak tak, no. Trochę już się ciągną te serie. Ale dobra, starczy tego paplania. Po prostu trzymajcie się, no i hej, hej.